Cześć wszystkim, tu inżynier domu. Dzisiaj kolejne testy ciekawych płytek. Arduino i Raspberry Pi Day niestety zostaje przesunięte z przyczyn wiadomych epidemiologicznych. Póki co termin jest 13 czerwca. Skrzynia z nagrodami czeka na konkurs. W tej skrzyni z nagrodami znajduje się płytka Nordic Fingi 52. Nordic jest wspierającym wydarzenie Arduino i Raspberry Pi Day. I ja także zaopatrzyłem się w taką płytkę, właśnie całą całe urządzonko Nordic Thingy 52, ponieważ jest to bardziej niż płytka IoT Development Kit, tak właśnie się to nazywa i nazwa jest bardzo adekwatna do tego czym to jest. Jest to urządzenie Development Kit, zestaw, który świetnie umożliwia nam zbudowanie swojego urządzenia IoT. Hmm, powiedzmy, mamy już dużo rzeczy gotowych i skupiamy się na tym, aby te Fingi um, 52 użyć jako przykładowe urządzenie w zestawie w systemie IoT nie jest to coś, co kupimy gotowego i podłączymy, nie wiem, do Google Home'a czy, czy do jakiejś automatyki, ale ma spory, spory potencjał, żeby to właśnie wykorzystać w takim rozwiązaniu. I dzisiaj pokażę, jak, jakie możliwości mamy od razu na początku um, sobie kupując takie Fingi um, 52, co możemy z tym od razu zrobić, i jak dalej możemy to rozwijać, i potem przejść na układ, który jest tutaj zawarty, i na przykład stworzyć faktycznie własne urządzenie, które będzie korzystało z takich technologii, jak tutaj. Na blogu będzie teraz się przewijał trochę temat Bluetooth, bo nasza tutaj płyteczka jest idealnie wpasowana w ten temat, bo mamy tutaj Bluetooth 5.0. Nie wiem, czy kojarzycie często wykorzystywany zestaw Arduino i Transceiver Bluetooth. Tam znajdziemy Bluetooth 4.0. Pomiędzy tymi wersjami jest znacząca różnica, jeśli chodzi o możliwości, o tym będzie właśnie dużo na blogu i będziemy patrzeć, jak fajnie wykorzystać właśnie Bluetooth 5.0, jakie ma możliwości. Ale po kolei, zobaczmy co tutaj mamy. Obudowa składa się z czarnej gumowej pokrywy oraz przeźroczysto-niebieskiej plastikowej podstawy. Na środku pod logiem Nordic Semiconductors jest wyczuwalny mikroswitch, którego możemy sobie klikać. Po drugiej stronie znajdziemy otwór, który ułatwi nam zawieszenie np. Na urządzenia. No i widzimy tutaj akumulator LiPo. 1440 mAh rzadko kiedy płytki są od razu dostarczane z akumulatorami to mi się bardzo podoba, że już tam jest dopasowany akumulator i zamontowany i od razu przygotowany do działania na jednym boku znajdziemy siateczkę kojarzącą się z nie wiem, głośnikiem bluetooth i to nie jest tutaj przypadek no i pozostaje nam jeszcze gniazdo USB dzięki któremu możemy połączyć je z urządzeniem oraz je ładować Umową pokrywę można łatwo ściągnąć i ukazują nam się kolejne elementy naszego urządzenia. Widzimy tutaj antenkę, która jest potrzebna do Bluetootha, mikroswitcha, o którym wcześniej wspominałem i wiele wyprowadzeń do ewentualnych pinów, które możemy przylutować. Na ścianie, na której znajdowało się USB, znajdziemy także gniazdo do przeprogramowywania płytki oraz Włącznik. Nie będę się dzisiaj skupiał na programowaniu naszego układu, jeśli chodzi o sam software na urządzeniu. Będę się dzisiaj skupiał totalnie na wykorzystaniu już gotowego software'u i pokażę, że tutaj mamy naprawdę już sporo możliwości. Nie posiadam także obecnie odpowiedniego programatora. Ale myślę, że w przyszłości zaopatrzę się w płytkę deweloperską właśnie Nordic Semiconductors DK, która umożliwi mi zaprogramowanie nowym softwarem właśnie tego zestawu. Warto teraz skupić się na tym, co znajdziemy tak naprawdę na tej płytce. Mamy tutaj kolejny układ NRF z serii 52, tak jak właśnie było na płytce Arduino Sens. Tutaj mamy dokładnie NRF 52832. Jest to Cortex M4, 64 MHz soc, czyli system on chip wspierający Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh oraz NFC. Poza mikrokontrolerem znajdziemy tutaj wiele, wiele elementów, które przyda nam się właśnie jako sensor development kit. Mamy oczywiście czujniki otoczenia jak czujnik wilgotności powietrza, ciśnienia, temperatury, jakości powietrza. Mamy tutaj wszystko co związane z ruchem. Mamy akcelerometr, żyroskop, magnetometr. Mamy czujnik kolorów, znajdziemy także mikrofon, głośnik oraz fajną programowalną diodę RGB. Jeśli chodzi tutaj o temat Bluetooth 5.0, mamy nowe pojęcie. Bluetooth Mesh, który jest właśnie nowością dla Bluetooth 5.0, będę jeszcze o tym mówił. No i akumulator. Mamy. Nowe możliwości, jeśli chodzi o Bluetooth 5.0, jeśli chodzi o zasięg, i także lepsze dopasowanie zużycia baterii i ten akumulator naprawdę wystarcza na kilka dni ciągłej pracy. Jeśli chodzi o konfigurację, Zacznę od aplikacji na telefon przygotowanej przez właśnie Nordic Semiconductors. Mają oni naprawdę fajny zestaw aplikacji do komunikacji z urządzeniami z Bluetoothem, co pokazywałem przy okazji np. Arduino Sense. A potem przejdę na PC, którego możemy świetnie zamienić na przykład innym mikrokomputerem jak Raspberry. Tak jak mówiłem, będzie potrzebna aplikacja. Ja ściągam z Google Store, jest też dostępna oczywiście na iOS'a, nazywa się nie inaczej jak Nordic Fingi. Po włączeniu, prosty kreator przeprowadzi nas przez połączenie się z urządzeniem. Wystarczy mieć je włączone. Jest to naprawdę proste, bo wszystko dzieje się właśnie poprzez Bluetooth. Możemy także wykorzystywać NFC. No i możemy sobie zrobić update software'u na naszym urządzeniu, także poprzez Bluetooth nie musimy tutaj nic podłączać żadnych kabelków. Ja jedynie mam podłączony kabelek do USB, żeby sobie ładować tak naprawdę akumulator w fingi. Ominę może tutaj automatyczny proces updateowania. Dorzucam tylko nazwę dla mojego fingi. No i mamy już właściwie aplikację gotową do pracy. Mamy taki ładny samouczek, który nas przeprowadzi przez możliwości tej aplikacji. No i mamy oczywiście wszystkie już możliwości odczyty z czujników, możliwość sterowania na przykład diodą RGB. Wszystko mamy podzielone w intuicyjne zakładki. Osobno czujniki, konfiguracje, ustawienie wyjść, czyli tutaj diody RGB w moim wypadku. Mamy ładne wartości chwilowe, wykresy. W odczycie wartości pomogą nam ładne ikony. Możemy sobie tutaj skonfigurować regularność odczytów, jeśli chodzi na przykład o temperaturę czy mm, jakość powietrza. Jak widać, czujnik koloru mnie tutaj pokazuje kolor bliski czarnemu. Jest to spowodowane tym, że jest to bardziej czujnik koloru padającego światła, ale bezpośrednio wytwarzanego przez jakieś źródło, ponieważ białe światło o takim natężeniu żarówki, odbito jakieś przestrzeni. To jest zbyt małe natężenie, żeby tutaj ten czujnik zadziałał i wykryło poprawnie kolor powierzchni, od której odbija się światło. Jak widać software dostarczony bezpośrednio z urządzeniem, no oferuje nam całe możliwości tego. Urządzenia, ponieważ mamy odczyty, mamy wszystko już wysyłane po Bluetoothie. No tutaj póki co nic więcej nie potrzebujemy nowego. Ciekawą opcją jest tutaj zakładka audio. Mimo przesyłanych tych wszystkich um, wartości z czujników oraz sterowania diodą RGB, możemy także przesyłać um, audio. Um, streamujemy na przykład plik Wave, albo korzystamy tutaj sobie z fajnych um, klawiszy czy innych um, instrumentów, żeby wydawać melodykę. No, jest to moim zdaniem bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o urządzenia Bluetooth. Ponieważ teraz możemy sobie wyobrazić, że te wszystkie funkcje, które mamy tutaj w aplikacji Nordic Fingi, możemy przenieść do innej aplikacji, którą sami stworzyliśmy. No, jeśli ktoś, na przykład, um, pisze aplikacje mobilne pod Androida czy pod ios wykorzystuje Java czy na przykład C z QT, może sobie wykorzystać te funkcje i połączyć się z urządzeniem z własnej aplikacji i wykorzystać te wszystkie funkcje, takie same jak w tutaj aplikacji Nordic Fingi. Z takich ciekawych, Możliwości jeszcze znajdziemy tutaj połączenie na przykład z IFTTT o którym wiele razy wspominałem na YouTube i na blogu. Oczywiście linki poniżej filmiku. Dzięki temu mogę bezpośrednio wysyłać wartości z urządzenia na telefon i dalej na IFTTT i na przykład do Google Spreadsheet i robić wykres temperatury. Mamy tutaj także możliwość wprowadzenia sobie. Odczytywanego tekstu czy linku po Edison, czyli w formie bikona. Ja tutaj korzystałem potem do odczytania bikona z innej aplikacji od Nordika. Ale działa. Możemy sobie stworzyć jakąś aplikację, która będzie korzystała z beacona, czyli z urządzenia Bluetooth, które ma leżeć i tylko mamy zbliżyć do niego na przykład telefon i tak dalej i wejdzie nam w jakąś akcję, czy to na przykład przejście do jakiejś strony, bo chcemy, żeby każdy kto przyjdzie do nas do domu w łatwy sposób mógł wejść na naszą stronę serwera domowego, automatyki domowej, czy jak to tam sobie nazwiemy i stworzymy przykłada telefon i od razu przechodzi do tej strony lub na przykład e, będziemy sobie łatwo rejestrować, że weszliśmy do domu poprzez zbliżenie telefonu do takiego bikona do Fingi dostaniemy się także przy pomocy komputera wystarczy nam zwykła przeglądarka oraz wejście na stronę które tutaj pokazuję, mamy tutaj link, znajdziemy praktycznie te same funkcje i możliwości, które znaleźliśmy na telefonie, na aplikacji, także odczyty z wszystkich czujników i możliwość wysterowania czy tam przesyłu audio. Ciekawostką jest tutaj, że pod każdym z tych bloków, które widzimy, znajdziemy kod. Taki, który możemy zawrzeć w naszych skryptach JavaScriptowych, czy to potem na stronie i tak dalej. Znajdziemy do tego ciekawe repozytorium. Link tutaj podaję. I tutaj znajdziemy przykładowe, właśnie takie stronki, które wykorzystują te skrypty z strony spod tych bloków, które przed chwilą pokazałem. Tutaj dla. Pokazania możliwości mam włączonego Xampa na komputerze, lecz możemy sobie wyobrazić, że na przykład na Raspberry Pi mamy zainstalowanego Apache, włączony serwer, no i taką stronę udostępnioną na zewnątrz. No i mamy tutaj szeroki wachlarz znowu możliwości. Możemy na przykład wygenerować sobie plik Wave z tekstu, no a potem wysłać go do naszego Fingi, żeby wydał ten dźwięk na przykład o zmieniającym się stanie PINu czy temperaturze obecnej. Opcje, jeśli chodzi o integrację tego, właśnie gotowego software'u, jak widać, jest naprawdę dużo. Trudno mi byłoby zmieścić w jednym filmie wszystkie możliwości, pokazać każdą poszczególnie. Dlatego postanowiłem przygotować notkę na blogu. Tam także, tak jak tutaj pod filmikiem, znajdziecie niezbędne linki oraz w miarę zadawanych pytań pod tym filmikiem, będą się pojawiały kolejne etapy w noce, gdzie będę pokazywał, jak wykonać poszczególne czynności, na przykład połączenie z IFTTT, ponieważ ktoś nie potrafi znaleźć miejsca w konfiguracji, gdzie to dodać. Wiele rzeczy jest tutaj, tak jak mówiłem, intuicyjne, więc będzie warto się skupić na tych szczegółach, które prawie właśnie chcecie uzyskać i które w waszym zdaniem nie są takie oczywiste. Na blogu pojawią się także artykuły związane z Bluetoothem oraz mam nadzieję projekty z wykorzystaniem serii nrf. Dlatego zapraszam do obserwowania bloga, subskrypcji oczywiście na YouTubie i zostawienia lajka. Chętnych wspierać inicjatywę zapraszam na Patronite'a i do następnego filmu. Hej.